Radio Wnet, www.wnet.fm. Godzina 8:49, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studio jest kolejny gość, pani Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a przewodnicząca Partii Republikańskiej. No właśnie. Jutro ma dojść do podpisania umowy. MON za 1,5 miliarda złotych kupuje rakiety w systemie HIMARS. To jest 160 wyrzutni i już pojawiły się głosy krytyki, że to jest mniej niż było zapowiadane w planie, że to nam starczy na dosłownie jeden dzień obrony. Jak pani się odnosi do tego zakupu? Znaczy, panie redaktor, szanowni państwo, na tę chwilę Ministerstwo Obrony Narodowej podpisuje rzeczywiście umowę na dostawę wyrzutni HIMARS, natomiast to będzie tylko jeden dywizjon, na który będzie się składało 20 wyrzutni, w tym 18 wyrzutni bojowych i dwie szkolne. Pozostały dwa dywizjony, bo w ramach systemu HOMAR, w ramach programu HOMAR jest planowany zakup 3 dywizjonów. Pozostałe dwa dywizjony będziemy zamawiać w następnej kolejności i być może one będą już kupowane na innych warunkach, które chociażby będą zakładały offset i polonizację, bo na tę chwilę te wyrzutnie, które kupujemy, są one kupowane z tak zwanej półki. Czyli jest to produkt gotowy, produkt, który no nie zakłada właśnie polonizacji, który będzie zawierał chociażby systemy łączności, które są tam zawarte, są one amerykańskie. Będzie trzeba to dostosować oczywiście do polskich warunków, czy też zintegrować z polskimi systemami, czy też wymienić na polskie systemy, to zależy od tego, jak to będzie przebiegało. No właśnie, pani poseł, dlaczego nie ma tego offsetu? Co więcej, chciałabym zaznaczyć, że kwota, którą pani redaktor podała, ona również nie dotyczy tej umowy, która jutro będzie zawierana, bo ta umowa opiewana będzie to około 416 milionów złotych. Nie dolarów? Nie, milionów złotych. Natomiast to, o czym pani redaktor mówiła, pani redaktor mówiła o całości zamówienia. Teraz kupujemy tylko jeden dywizjon, czyli, tak jak powiedziałam, 20 wyrzutni. Czyli ta kwota 1,5 miliarda to będzie... Tak, obecnie... To będzie te 160 wyrzutni, tak? Obecnie ta kwota, na którą podpisujemy umowę, to jest kwota właśnie tych 414 milionów. 414 milionów dolarów, faktycznie dolarów. No tak, właśnie, tak. To mówiłam, że 1,5 miliarda złotych. No a dlaczego nie udało się uzyskać tego offsetu? Panie redaktor, zadecydowano o tym, że będziemy kupować produkt spółki, bo będzie to szybszy zakup. Rzeczywiście wzmacnianie naszych zdolności w obszarze bezpieczeństwa wymaga również takich czasem odważnych decyzji. Dostawy, które są dzisiaj planowane, będą już w 2023 roku, natomiast oczywiście liczę na to i wszyscy liczymy na to, że kolejne dwa dywizjony, które są planowane w ramach programu HOMAR, będą już zawierały właśnie offset i polonizację. Kilka chwil temu rozmawialiśmy o konferencji bliskowschodniej, no i zastanawialiśmy się, czy Polska coś zyska w zamian za organizację tej konferencji, i dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że USA poprawiają w tej chwili ofertę wzmocnienia obecności wojskowej w Polsce. O tym ma między innymi wspomnieć w Warszawie wiceprezydent Mike Pence, choć ostateczną decyzję Pentagon ogłosi w marcu. Czyli jednak jakieś korzyści dla Polski będą. No tak naprawdę zobaczymy po tym, jaki będzie też przebieg konferencji. Przypomnijmy, że Polska tutaj mocno deklaruje i deklarowała to razem jakby wobec przedstawicieli dyplomacji irańskiej, że nie będzie to konferencja, która będzie wymierzona wprost w Iran. I mam nadzieję, że właśnie, że do tego doprowadzimy i tego przypilnujemy, bo
myślę, że tutaj nie jest to jakby zgodne z polskim interesem narodowym, ażebyśmy sobie fundowali dodatkowe ewentualne konflikty w tym regionie. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie właśnie przebiegała w sposób konstruktywny. Natomiast to również zależy od uczestników tej konferencji, bo chociażby nie wiemy, jakie będzie na przykład ostateczne przemówienie premiera Izraela, a wiadomo, że on lubi takie dosyć emocjonalne wystąpienia. No tak jak pani ambasador. Tak, więc to tak naprawdę też zależy od poszczególnych członków tej konferencji i od tego, jaki będzie miało wydźwięk, jaki wydźwięk będzie miały ich wystąpienia, będą miały. Natomiast ufam, że ostateczne jakby wyniki konferencji będą przede wszystkim konstruktywne. I tak zresztą strona polska deklaruje właśnie ostatecznie chociażby ten projekt, który ma być dokumentem końcowym z konferencji, projekt tego dokumentu zgodnie z zapowiedziami ministra spraw zagranicznych nie zawiera żadnych takich stwierdzeń, które by były wymierzone chociażby w państwo Iran. A teraz całkowita zmiana tematu o 180 stopni. Odchodzimy już od armii, od wojskowości. Małżeństwa gejów zgodne z konstytucją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę dwóch gejów, ale przypomniał, że konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych. Mamy precedens, pani poseł? Nie, pani redaktor, to jest swego rodzaju manipulacja, bo przypomnijmy, że właśnie w tym orzeczeniu sąd odrzucił wniosek tej pary dotyczący uznania jakby w polskim prawie rejestracji tego związku na terenie Polski. I tutaj ta uwaga, która była zawarta w tym wyroku, że wprost konstytucja nie zabrania, nie jest w ogóle uwagą jakąś merytoryczną, która ma jakikolwiek wpływ na kształt polskiego prawa. Tu nic nie zostaje tak naprawdę zmienione. Sąd swoim wyrokiem tak naprawdę potwierdził, że zgodnie z polskim prawem małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety, a zatem wszelkie związki homoseksualne, czyli par tej samej płci, nie są zgodne z polskim prawem. Z takiego uzasadnienia, jakie pewnie środowiska homoseksualne przedstawiają, ucieszył się pan Robert Biedroń, bo Wiosna na swoich sztandarach ma jako jeden z głównych postulatów małżeństwa jednopłciowe, dopuszczenie małżeństw jednopłciowych w Polsce. No być może pan Biedroń się cieszy, że no właśnie z wyroku, który tak naprawdę niczego nie zmienia w polskim prawie, natomiast faktycznie daje mu tutaj wiatr w żagle dla jego postulatów. To jedno zdanie tak naprawdę wyrwane z tego wyroku, myślę, że dosyć niefortunne, które jest obecnie wykorzystywane przez tą skrajnie lewicową stronę. Nie jest to generalnie, nie jest to dobre, bo to oczywiście nie tyle w sensie prawnym, co w sensie takim społecznym jest jednym z elementów, które jakby kolejną cegiełką, która gdzieś osłabia to właśnie wartość, to jest o wartość małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety, co tak jest taką społeczne przekonanie, że to właśnie małżeństwo rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety powinno być pod szczególną ochroną państwa. To jest właśnie taki jeden z elementów, która uderza właśnie w te wartości. Nie jest to dobre. Natomiast pan Robert Biedroń to powinien przede wszystkim skoncentrować się dzisiaj na finansach swojej partii, które są bardzo niejasne i wokół których są już podnoszone szerokie wątpliwości, bo jeśli się potwierdzą te doniesienia prasowe, z którymi mieliśmy, które czytaliśmy w ostatnich dniach, wyniknie, będzie to oznaczało, że partia Wiosna po prostu łamie ustawę o partiach, ustawę, która wymaga, żeby wszelkie
inicjatywy, które są organizowane przez partie, były finansowane przez konto partyjne, a nie chociażby przez fundację. Chociażby pan Robert Biedroń mówił wielokrotnie, że środki, które pozyskał na organizację konferencji otwierającej właśnie partię Wiosna, były pozyskiwane właśnie za pomocą jego fundacji Instytut Myśli Demokratycznej, jak i też chociażby poprzez sprzedaż gadżetów w jego sklepiku. To wszystko jest niezgodne z ustawą o partiach. Wiemy, że partia Wiosna pod względem formalnym istnieje, bo tak naprawdę jest to partia, która została zarejestrowana w ubiegłym roku jako partia Kocham Polskę i mamy dzisiaj do czynienia z procesem zmiany nazwy po prostu na partię Wiosna. Zatem wszystkie finanse powinny być zgodne z ustawą o partiach, z tymi wymogami, powinny iść przez konto partii, a nie przez konto jakichś innych fundacji. Nie jest możliwe zbieranie finansów poprzez jakiekolwiek sklepiki i sprzedaż gadżetów, jak i też nie jest możliwym zbieranie wpłat w takich kwotach, jak mówił Robert Biedroń, mówił chociażby o wpłatach 50 tysięcy. Przypomnijmy, że tylko osoby fizyczne mogą wpłacać fundusze na partie i to są fundusze opiewające na kwotę nieco przekraczającą 30 tysięcy rocznie, wobec czego jeśli ktoś mówi o tym, że wpłacały osoby fizyczne nawet po 50 tysięcy, to już mamy do czynienia ze złamaniem zasad ustawy o partiach. Kto będzie się przyglądał tym finansom? No na pewno PKW w odpowiednim czasie, a teraz widzimy, że jest to oczywiście też przedmiotem śledztwa dziennikarskiego. Mówiła pani Anna Maria Siarkowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jest godzina 9:01, a my za kilka chwil łączymy się z Antonim Opalińskim, który jest w Berlinie i stamtąd przegląd prasy. Radio Wnet, www.wnet.fm.